specjalny taki, fajne rzeczy, mianowicie to jest normalne biuro prasowe, które widzieliście wielokrotnie, natomiast coś innego tym razem od WBC, a mianowicie specjalny pokój poświęcony WBC. Zaraz zobaczycie fajne rzeczy, których, no podejrzewam, nie każdy z was widział. Ja się przyznam, że do tej pory jeszcze nie widziałem. Lecą oczywiście legendarne walki, legendarni pięściarze. Przechodzimy teraz do ciekawostki numer jeden, dla której to rzeczywiście robię, a mianowicie pierwsze pasy WBC. Tak wygląda pierwszy pas WBC. W 1963 roku zaledwie 10. W tym momencie nie było wiadomo, czy ten pas WBC się przyjmie, czy nie, no i potrzeba było sponsorów. Ponieważ potrzeba było sponsorów, to Adidas, przyjrzyjcie się, Adidas był sponsorem pasa WBC. Dla mnie ciekawostka. Pierwszy pas z tych takich, które już rozpoznajemy, jeśli chodzi o wygląd, a mianowicie pas wręczony Mike'owi Tysonowi. Tak wyglądał. Nie było jeszcze zdjęcia Mauricio Sulejmana, czyli, przepraszam, ojca Mauricio Sulejmana, czyli Jose Sulejmana. Tutaj już inaczej. Pierwszy raz na pasie nie tylko mistrzowie, właśnie, następny właśnie, pierwszy raz nie tylko mistrzowie, teraz ten pas został wręczony Manny Pacquiao. Już nowe czasy, nowożytne czasy pasów. Pierwszy pas WBC, który dostał Triple G Gołowkin. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda. No i teraz ta najnowsza wersja pasa dla tych, którzy są spostrzegawczy. Czym się różni ten pas? Zaraz powiem. Od tego. Jest jedna zasadnicza różnica. Ten pas miał czarno, jak widzicie, on tutaj jest. Natomiast jak się przyjrzycie bliżej, zobaczycie flagę Ukrainy, która po raz pierwszy się tutaj pojawiła. Oczywiście jest to hołd dla Łomaczenki, dla Usyka, dla kraju, który według WBC zasługuje na to, żeby miał swoją flagę właśnie na ich pasie. Witali Kliczko, może będzie, bo to do końca nie wiadomo. Natomiast tutaj jest pas dla słonia. No nie wiem, jak wam pokazać, jaka to jest wielkość tego pasa. Nie, może swoją rękę pokażę. To jest moja ręka, która jest dosyć duża, a to jest pas. Ten pas na słoniu wyglądałby bardzo duży. Przy okazji, ponieważ jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, słyszę, że będą dostawiane różnego rodzaju, nie wiem, czy dzieła sztuki, ale w każdym razie rzeczy związane z tą walką. Tak wygląda WBC, specjalny pokój zrobiony po raz pierwszy, bo ja takiej sytuacji nie pamiętam jeszcze nigdy, z okazji walki o tytuł mistrza świata. Jak widzicie, tutaj poważne przedsięwzięcie, natomiast muszę powiedzieć, że jestem zafascynowany tym pasem. Pierwszy. 10, zaledwie 10 sztuk. No, to jest pasek. No i też fascynacja tym Adidasem. Nie wiem, czy dzisiaj też można przysponsorować, może jakaś polska firma. Z drugiej strony, jak mam tutaj Mauricio Sulejmana, wyście będę miał. O, tu są dżentelmeni, którzy wynoszą ten pas. Gentlemen. To teraz dopiero widzicie, jaka wielkość jest tego pasa w rzeczywistości. Tak to wygląda. Smile, please. Always natural. Tak to wygląda. Od razu panowie ustawiają na przejściu, żeby było widać. Tak to wszystko wygląda. Specjalny pas. WBC.